Siemaneczko, nie mogę zostawić tego poradnika bez mojego starego stempu, którego kiedyś używałem. Tłumaczyłem wam co i jak i tak dalej i tak dalej. To będzie poradnik do sztucera. Czy sztucera? Nie wiem. Zapraszam was teraz na... Dżingiel? Zapowiedź? Nie wiem. Lektor wchodzi. Jeszcze przed odcinkiem nie zapomnij o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żebyś mógł być na bieżąco. Sztucer. Strzelba myśliwska. Jest to broń snajperska, która zamiast typowego celownika ze snajperki posiada przybliżenie całego ekranu. W tym poradniku pokażę Ci, dlaczego ta broń jest tak niedoceniana przez początkujących graczy i zaprezentuję Ci, jak z niej strzelać i pikować. Zalety sztucera. Sztucer posiada szybszy czas przeładowania od AWP, ma też o ułamek szybszy pocisk, jest bardzo dynamiczny i jest to najlepsza broń do pikowania zza schodów. Jeżeli chcemy dobrze pikować z tej broni, wystarczy schować się za schody, tak żeby nasza głowa była zakryta, a nasza widoczność ekranu była prawie całkowita. Następnie wystarczy się delikatnie przesunąć do przodu na kucka, oddać strzał i wrócić do bezpiecznej pozycji. Szybkie pikowanie za WP jest teraz prawie niemożliwe. Musimy najpierw się wychylić, potem przycelować i dopiero oddajemy strzał. Doświadczeni gracze nie będą mieli z tym problemu, ale początkujący mogą przez to wyrwać heada. Według mnie sztucer jest gorszą bronią od AWP tylko na dystansach powyżej 200 metrów. Jeżeli gramy dynamicznie, to strzelba myśliwska jest najlepszym karabinem, jaki możemy wziąć. To nie jest tak, że AWP jest teraz bezużyteczna. Jest to bardzo mocna broń i nie zapominajmy o tym. Ale uważam, że jeżeli dobrze ogarniemy celownik strzelby myśliwskiej, jest ona dużo lepsza. Celownik nie posiada typowego scope'a, co za tym idzie mamy perfekcyjne pole widzenia i bardzo szybko możemy zabić przeciwnika, zaliczając kolejnego fraga do naszej długiej listy. Dlatego bierzcie strzelbę do ręki i trenujcie. Pikowanie jest bardzo mocną taktyką, więc wypracujcie ją do perfekcji. Napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się tego typu poradnik, tak zmontowany, i czy chcecie więcej filmików na moim kanale z lektorem. Jeżeli tak, zostawcie suba u mnie i u niego. Zostawcie też lajka i oczywiście ten komentarz, który was prosiłem na początku. Nie dobiegnę do strefy. Mam 5 bandaży, ale nie dobiegnę do strefy raczej. Dziękujemy Ci za obejrzenie tego odcinka. Daj nam znać w komentarzu, czy chcesz więcej połączeń Lektor Patrol na filmikach. Nie zapomnij odwiedzić mojego kanału, do którego masz link w opisie. A tam m.in. film, jak uzyskać tak niesamowity głos. Zostaw suba na naszych kanałach, żeby być na bieżąco z nowymi produkcjami.